Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o systemie CRISPR-Cas9, czyli genetycznych nożyczkach. Opowiedziałam Wam trochę, jak powstała ta metoda, czyli jak wyglądała historia jej powstania. Natomiast w tym odcinku chciałabym się skupić na tym, jak można używać genetycznych nożyczek w praktyce, albo jak one w ogóle działają. Jest to odcinek dosyć specjalny, ponieważ w tym odcinku możecie wygrać książkę wydawnictwa Prószyński Media o CRISPR-Cas9. Jest to właśnie ta książka. Została ona napisana przez jedną z laureatek Nobla, Jennifer Doudnę i jej współpracownika Samuela Sternberga. Książka ta została wydana w 2018 roku i jej tytuł to Edycja genów – władza nad ewolucją. Co zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? O tym dowiecie się właśnie w tym odcinku. Zapraszam! W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, że nożyczki genetyczne, czyli system CRISPR-Cas9, może być wykorzystywany do leczenia anemii sierpowatej. A czym jest anemia sierpowata? Otóż anemia sierpowata jest to choroba genetyczna, która wywołana jest mutacją w jednym genie, mutacją punktową. Prowadzi ona do takiego charakterystycznego sierpowatego kształtu krwinek czerwonych w organizmie. Choroba ta najczęściej występuje na kontynencie afrykańskim, jednak naukowcy wymyślili sposób, jak sobie z tym poradzić. Otóż postanowili oni zmodyfikować komórki macierzyste krwi i wprowadzić je z powrotem do organizmu pacjenta, żeby pacjent zaczął wytwarzać taką poprawną formę hemoglobiny, a więc to by prowadziło też do poprawnego wyglądu czerwonych krwinek. Na czym jednak to polega? Jak sobie poradzić z taką mutacją punktową i jak sobie poradzić właśnie z modyfikacją genetyczną komórek macierzystych? Żeby zrozumieć, jak możemy zmodyfikować genetycznie komórki macierzyste, musimy sobie przypomnieć, jak zbudowane jest w ogóle ciało człowieka. Otóż nasz organizm zbudowany jest z takich malutkich cegiełek. Są to komórki. Wyróżniamy różne typy komórek, ponieważ mamy różne organy, różne komórki muszą pełnić różne funkcje. Często pewnie słyszeliście też taki termin komórki macierzyste. Komórki macierzyste są to komórki, które mogą się przekształcać w różne typy komórek. I właśnie to na nich postanowili się skupić naukowcy. Jeśli byśmy przyjrzeli się każdej komórce w naszym organizmie, większość z nich, praktycznie prawie wszystkie, posiadają jądro komórkowe. Jądro komórkowe jest to taka szczególna struktura w naszych komórkach, ponieważ zawiera ona informację genetyczną. Jeśli byśmy weszli do środka takiego jądra komórkowego, moglibyśmy zobaczyć 23 pary chromosomów. To są takie charakterystyczne struktury, które przypominają na przykład na wielu obrazkach X-y. Natomiast takie chromosomy zbudowane są po prostu z DNA. Czyli jeśli byśmy rozwinęli chromosomy, zobaczylibyśmy, że zbudowane są one właśnie z takiej podwójnej helisy DNA, którą pewnie pamiętacie z lekcji biologii. Czemu w ogóle istnieją chromosomy, czemu DNA czy helisa DNA jest tak bardzo upakowana w naszym organizmie? Otóż jeśli byśmy wzięli jedną komórkę z naszego organizmu i wzięli te chromosomy, rozwinęli je, to okazałoby się, że taka helisa DNA ma długość prawie 2 metrów. Jest to 1,80 m, mniej więcej. A więc jak w takiej małej, bardzo małej komórce mamy upakować prawie 2 metry informacji genetycznej? Właśnie dlatego ewolucja tak to stworzyła, że helisa DNA jest zwinięta, tak bardzo upakowana, żeby jak najwięcej mogło pomieścić się w jednej malutkiej komórce. Teraz pytanie jest takie. W jaki sposób informacja genetyczna jest zakodowana w naszym DNA? Otóż jeśli byśmy przyjrzeli się DNA, zauważylibyśmy, że składa się ono z 4 rodzajów cegiełek. Są to literki A, T, C, G, są to różne związki chemiczne, które łączą się ze sobą i dzięki temu zapisują informację genetyczną. To tak samo jakbyśmy wzięli 4 rodzaje klocków Lego z 4 różnymi kolorami i układali je po prostu po sobie. Otóż sekwencja takich literek A, T, C, G koduje geny. Następnie nasz organizm jest w stanie odczytywać tą informację, czyli na jej podstawie zaczyna produkować tak zwane białka, a białka są nam potrzebne do tego, żeby nasz organizm funkcjonował w dany określony sposób. Co się natomiast dzieje, jeśli taka sekwencja genetyczna jest pomylona? Czyli na przykład jeśli mamy mutację punktową, oznacza to, że jedna literka w takiej sekwencji na przykład jakiegoś genu jest zamieniona na inną literkę. Jeśli wiemy, że nasza informacja jest taka długa, to wydaje się, że zamiana tylko jednej literki nic nie powinna zmienić w naszym organizmie. Niestety czasami niektóre takie mutacje punktowe prowadzą do bardzo dużych zmian w organizmie i właśnie tak jest z anemią sierpowatą, czyli ta jedna mutacja punktowa powoduje, że krwinki czerwone przyjmują taki charakterystyczny sierpowaty kształt. Jednak naukowcy wymyślili sposób, jak sobie z tym poradzić. Postanowili zmodyfikować komórki macierzyste krwi pacjenta i następnie wprowadzić je do organizmu, żeby dany pacjent wytwarzał hemoglobinę płodową. Co to jest hemoglobina płodowa? Otóż w naszym życiu płodowym organizm wytwarza hemoglobinę płodową do transportu tlenu. Natomiast w okolicach narodzin przełączamy czy przestawiamy się na produkcję już takiej dorosłej formy hemoglobiny. To przełączenie się czy przestawienie z hemoglobiny płodowej na hemoglobinę dorosłą jest możliwe dzięki specjalnemu przełącznikowi w naszym organizmie, który jest po prostu genem. Dzięki temu genowi, kiedy się urodzimy, zaczyna wzrastać produkcja formy dorosłej hemoglobiny, natomiast ta płodowa hemoglobina jest powoli wyciszana i jej produkcja jest coraz słabsza. Natomiast w przypadku anemii sierpowatej naukowcy postanowili skupić się właśnie na hemoglobinie płodowej i wyłączyć przełącznik w komórkach macierzystych, żeby nawet u dorosłego człowieka wytwarzana była hemoglobina płodowa. Przyjrzyjmy się teraz, jak to wygląda od strony molekularnej. Otóż wyobraźmy sobie nasze DNA, które koduje wiele różnych genów. My natomiast chcemy się przyjrzeć tylko dwóm genom. Jest to gen niebieski i gen zielony. W naszym życiu płodowym odczytywany jest głównie gen zielony. Jest to gen, który produkuje hemoglobinę płodową. Później gen niebieski się aktywuje. Jest to właśnie ten przełącznik, czy wyłącznik hemoglobiny płodowej. Jak to działa? Otóż ten gen niebieski jest to wyłącznik hemoglobiny płodowej. Powstaje z niego białko, które następnie blokuje odczytywanie genu zielonego. Dzięki temu nasz organizm nie produkuje więcej hemoglobiny płodowej, a jedynie inną formę hemoglobiny, czyli hemoglobinę dorosłą. W jaki sposób możemy wykorzystać nożyczki genetyczne, żeby wyleczyć anemię sierpowatą? Otóż naukowcy postanowili wyłączyć wyłącznik hemoglobiny płodowej. To znaczy postanowili zdezaktywować niebieski gen. Żeby to zrobić, potrzebujemy właśnie nożyczki genetyczne, czyli CRISPR-Cas9. Sama nazwa CRISPR-Cas9 składa się z dwóch członów. Nożyczki genetyczne jest to właśnie białko Cas9, które umożliwia przecięcie helisy DNA. Jeśli wprowadzimy do komórki takie białko Cas9, to umożliwi ona przecięcie DNA. Ale oczywiście, ponieważ DNA jest takie długie, to w jakiś sposób takie białko Cas9 musi odnaleźć specyficzną sekwencję, którą chcemy przeciąć. Właśnie do tego potrzebna jest nam krótka sekwencja RNA. RNA jest bardzo podobne do DNA. Możemy wyobrazić sobie, że to jest taka pojedyncza nitka, która składa się z różnych literek. Otóż to RNA nazywane jest guide RNA albo RNA, które przewodzi. I właśnie takie RNA, taka cząsteczka umożliwia odnalezienie odpowiedniej sekwencji w naszym DNA. Czyli to RNA jest zaprogramowane w taki sposób, żeby ta sekwencja literek odpowiadała sekwencji literek w określonym fragmencie DNA, które chcemy przeciąć. Jeśli odpowiednio zaprogramujemy nasze RNA, wtedy, czy to guide RNA, wtedy pozwoli ono dotrzeć do odpowiedniej sekwencji w naszym DNA i wtedy Cas9 przednie tutaj helisą. Po przecięciu takiej helisy DNA możemy albo wprowadzić jakąś sekwencję, albo na przykład usunąć jakąś sekwencję, żeby zdezaktywować gen. To, o czym mówiłam, jest to jednak CRISPR-Cas, który został wykonany ex vivo, czyli poza organizmem żywym, ponieważ naukowcy pobrali najpierw od pacjenta komórki macierzyste, następnie zmodyfikowali je poza organizmem żywym i wprowadzili z powrotem do organizmu. Takie najbardziej ciekawe zastosowanie medyczne CRISPR-Cas9 to na pewno będą terapie in vivo, czyli już w organizmie żywym, czyli na przykład jeśli mamy jakąś chorobę genetyczną, którą możemy właśnie wyleczyć tym sposobem, CRISPR-Cas9 będzie jakby wprowadzany do naszego organizmu, czyli te genetyczne nożyczki i następnie pozwoli to wyleczyć jakąś mutację. Oczywiście badania trwają, więc wydaje mi się, że w przyszłości to powinno być możliwe, jednak na tym etapie dopiero jakieś pierwsze terapie są testowane, więc sądzę, że jeszcze długa droga przed nami. Największym problemem na pewno jest wprowadzanie takich nożyczek genetycznych do naszego organizmu, ponieważ jak wiemy, nasz organizm składa się z bardzo wielu komórek i taka terapia musi być bardzo precyzyjna, czyli trafiać do odpowiednich komórek i przecinać odpowiednią sekwencję DNA, co tak naprawdę nie jest takie proste, żeby CRISPR-Cas9 trafiło do tych komórek, do których chcemy. To, o czym mówiłam, to były takie już bardzo konkretne zastosowania CRISPR-Cas9. Natomiast obecnie najczęściej stosuje się CRISPR-Cas właśnie w laboratoriach, żeby przeprowadzać badania na przykład nad jakimiś mutacjami. Czyli na przykład jeśli znamy jakąś mutację genetyczną i zastanawiamy się, jaki skutek ma ona na dany organizm, wtedy możemy stworzyć modele zwierzęce, czyli na przykład myszy. Możemy zmodyfikować komórki myszy czy ich DNA, żeby wprowadzić daną mutację do organizmu i stworzyć myszy z taką mutacją i następnie obserwujemy, co się dalej dzieje. Powiedziałabym, że jest to takie najczęstsze zastosowanie CRISPR-Cas obecnie i właśnie większość naukowców, jeśli ma coś do czynienia z CRISPR-Cas, to są takie drobne modyfikacje, na przykład w myszach. Natomiast, żeby zacząć używać CRISPR-Cas w medycynie, sądzę, że jeszcze to troszkę potrwa. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dowiedzieliście się, czym są nożyczki genetyczne. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o nadziejach lub zagrożeniach związanych z metodą CRISPR-Cas9, zachęcam do udziału w konkursie, w którym możecie wygrać książkę wydawnictwa Prószyński Media, właśnie tę książkę. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie spełnić 3 wymagania. Po pierwsze, zasubskrybować kanał na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Po drugie, polubić jeden z profili Biotechium. Jest to profil na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Linki do wszystkich profili znajdziecie w opisie tego odcinka. Następnie musicie wysłać do mnie maila na adres podany w opisie tego odcinka. Uwaga, w temacie maila wpiszcie koniecznie nożyczki genetyczne. A następnie spośród wszystkich osób, które wyślą do mnie maila i spełnią wszystkie wymagania, wylosowana będzie książka. Konkurs trwa do 26 marca tego roku i oczywiście jeśli Wasze jakieś nazwy na YouTubie albo na Facebooku, Instagramie lub Twitterze są zupełnie różne od Waszego imienia i nazwiska, to koniecznie wpiszcie w mailu Waszą nazwę użytkownika. Natomiast jeśli nie wygralibyście książki w tym konkursie albo po prostu chcielibyście sobie ją kupić, zostawiam Wam link, pod którym możecie znaleźć właśnie ją. A teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będę opowiadała o kwestiach etycznych związanych z tą metodą.